Product Red wersja 2.0 zaprasza. Nie oczekujcie dzisiaj ode mnie zbyt długiego materiału. Powiem to tak, jak powiedziałem przy premierze pierwszego Reda w zeszłym roku. To tylko kolor. Choć tegoroczna wersja czerwonej ósemki moim zdaniem prezentuje się znacznie lepiej niż zeszłoroczna siódemka. Wiadomo, są gusta i guściki. Za możliwość przygotowania dla Was tej krótkiej prezentacji, jak w zeszłym roku, tak i w tym, dziękuję Cortland. A teraz do rzeczy, bo nie ma co przedłużać. Pudełko niezmienne, dopasowane do wersji kolorystycznej urządzenia. Od całe Apple. Zawartość opakowania jest dokładnie taka sama, jak w innych modelach, zaznaczeniem, że mamy tutaj informator Product Red. Naklejki również są białe, jeżeli kogokolwiek z Was jeszcze to interesuje. Jak samo nazewnictwo wskazuje, informator informuje nas o kampanii wspierającej walkę z AIDS dla Global Fund. Projekt działa od stycznia 2006 roku, a inicjatorem pomysłu jest Bono z U2. Zresztą o tym mówiłem Wam dokładnie rok temu. Dobra, zajmijmy się gwoździem programu, iPhone 8 w wersji Product Red. A ten jest jeszcze bardziej red niż w zeszłym modelu. Jest to niesamowicie intensywny kolor, ale co najważniejsze... Bo psioczyłem o tym rok temu. Tak, front jest czarny i moim zdaniem prezentuje się o niebo lepiej niż patriotyczny iPhone 7 z białym przodem. Kurde, mega ubolewam nad tym, że Apple nie zdecydowało się wprowadzić iPhone'a 10 w tej wersji kolorystycznej. Naprawdę wygląda ona obłędnie. Natomiast nie oczekujcie, że dostaniecie z tą wersją więcej niż w pozostałych wersjach kolorystycznych. Telefon ma tylko albo aż symbolizować walkę i wspierać ludzi chorych na AIDS. Co jest szczytnym zamysłem samym w sobie, w końcu część pieniędzy ze sprzedaży trafia do najbardziej potrzebujących. Wersje gigabajtowe oraz ceny niezmienne względem pozostałych modeli 8 i 8 Plus. I na tym poprzestańmy. Teraz możecie mnie zapytać, Bartek, czy warto? Hej, dla mnie ten telefon wygląda fantastycznie, a i sama akcja jest bardzo spoko. Jeżeli nie macie, a planujecie zakup iPhone'a 8 lub 8 Plus, to zakup można rozważyć. Tak samo jak równie dobrze można kupić czarnego iPhone'a i okleić go skórką. Przyznaję się bez bicia, że jeżeli byłaby możliwość wymiany swojej dziesiątki Space Gray na Reda, zrobiłbym to bez zastanowienia. Ale to tylko ja, a nie uważam, abym był wzorem do naśladowania. Co nie zmienia faktu, że, powiem to jeszcze raz i ostatni, to tylko kolor. Nie ma co sztucznie się zachwycać. Nowa opcja do wyboru, z której na bank nie jeden z nas skorzysta, jeżeli nie dla samego wyglądu, to chęci niesienia pomocy innym. Tyle ode mnie. Z mojej strony to wsio. Do następnego. See ya!